strona jest, istnieje. So they hacked into the website. Więc zhakowali tą stronę. They stole all the information. Całą bazę danych, informacji zebrali. And they said they needed to close down the website. I powiedzieli, albo zamkniecie tą stronę, or they were going to release all the names of the people that wanted to have affairs. Albo cała ta lista ludzi, która była w tej bazie danych, zostanie upubliczniona. Ashley Madison said, "We're not going to shut the website." Ashley Madison, właściciele, powiedzieli, absolutnie nie zamykamy tej strony. So this group of computer hackers released the information. Więc ta grupa hakerów, która dokonała tego włamania, udostępniła, upubliczniła te informacje. There were 37 million people that had signed up for the website. 37 milionów ludzi założyło konta na tej stronie. That were planning or thinking about having an affair. Myśleli o tym, albo nawet planowali, aby właśnie wdać się w jakiś romans. And 5 million of them were women. 5 milionów z tego to były kobiety. You know what the seventh commandment says? Wiecie, co mówi siódme przykazanie? You shall not commit adultery. Nie będziesz cudzołożył.